Cześć. Z tej strony Łukasz z kanału Kamera Movie Books Review. Skończył się 2023 rok, więc pora na podsumowanie czytelnicze roku. E, będzie dużo książek, dużo cyferek i postaram się omówić kilka książek, które najbardziej zapadły mi w pamięci. W 2023 roku przeczytałem 144 książki, co jest bardzo fajną liczbą, bo pierwiastek kwadratowy daje 12 tyle ile jest miesięcy i tyle ile średnio miesięcznie czytałem książek. To co widzicie tutaj na obrazku to tylko część z tych książek, nie śpię i je trzymam, żeby się nie przewróciły. Ale jak wypadł jeszcze bardziej w liczbach ten rok ponad 50 tysięcy przeczytanych stron. Bardzo dużo współprac recenzenckich, bo ponad 90, co jest niezłym wynikiem, patrząc po tym, ile wydajemy wszyscy na książki. Zresztą już w poprzednich filmach się chwaliłem albo żaliłem, w zależności jak to kto zinterpretuje, ile książek i pieniędzy wydawałem na targach książki. No tak, ja mam też taką ściągę, bo nie sposób zapamiętać wszystkich przeczytanych książek. Nie, jakby inaczej. Książki to ja pamiętam. Ja nie pamiętam danych liczbowych, czyli ile jakich gatunków. Ale zacznijmy od tego, jakie wydawnictwa w tym roku królowały. I tak pierwsze trzy miejsca to wydawnictwo Replika, Dragragragoniteus Publishing House oraz SQN. W następnych, w następnych miejscach wydawnictwo 9, Nowa Baś, WAP oraz y, Dowody. I to by były takie pierwsze wydawnictwa, których najwięcej książek przeczytałem, bo na przykład z repliki udało mi się przeczytać 17 książek, a z Dziewiątki aż 10. Więc jest to świetny przykład tego, takiej statystyki, jak rozkłada się to wśród wydawnictw. Co prawda, większość z Was zna mnie z tego, że czytam bardzo dużo literatury faktu, dlatego w tej czołówce jednym z tych wydawnictw związanych z literaturą faktu to jest WAP, czyli 6 książek oraz Dowody, czyli 5. Nikogo z Was nie powinien też zdziwić fakt, że jeżeli chodzi o ilość książek z danego gatunku, to na pierwszym miejscu jest moja ulubiona literatura faktu, i to było aż całe 36 książek. Ale następne dwa, dwa gatunki, które się pojawiły, też należą do grona moich ulubionych, czyli jest to Fantastyka w 25 pozycji oraz Horror 20, czyli te tak naprawdę trzy gatunki em, zapełniły prawie cały rok. No, bo łącznie tego jest ponad 80 pozycji, co powoduje, że dokładnie wiecie, jaki mam profil czytelniczy. Mam takie, tego jeszcze nigdy nie robiłem, ale mam takie wyzwanie czytelnicze dla siebie na 2024 rok i takie postanowienie, aby, aby czytać mniej. Bo 144 książki to jednak moim zdaniem troszeczkę za dużo, szczególnie jeżeli głównie się czyta literaturę faktu. Chciałbym to ograniczyć i. Psa brzmi to dziwnie, ale chciałbym to ograniczyć przynajmniej o połowę, czyli skończyć 2024 rok z 70-80 maksymalnie przeczytanymi książkami. Wiem, że jest to bardzo wymagające wyzwanie, patrząc po tym, ile czytam. Ale postaram się. Jakby postaram się w tym roku czytać bez ciśnienia, czytać na luzie, nie pędzić i bardziej się skupiać na przeczytanych książkach. Zresztą będzie od tego też wymagało prowadzenie podcastu, który stwierdziłem, że będę nagrywał, aby bardziej omawiać te książki, które najbardziej mi się spodobają. Więc to wymaga trochę więcej jeszcze skupienia na czytaniu. Robienia notatek, które bardzo lubię robić, więc mam nadzieję, że mi się to uda. A teraz, ponieważ już sobie omówiliśmy trochę zeszły rok i powiedziałem Wam, jakie mam plany na 2024, chciałem Wam opowiedzieć o 24 książkach, które najbardziej zapadły mi w pamięci, albo nawet nie tyle, co jakby zapadły mi w pamięci, bo pamiętam tak naprawdę wszystkie te książki, ale chciałem Wam opowiedzieć o książkach, które moim zdaniem się wybiły z tych wszystkich książek i Uważam je za jedne z lepszych, które przeczytałem w zeszłym roku. Eee, nigdy tego do tej pory nie robiłem. Zresztą, pamiętacie, zeszłoroczne podsumowanie nie było tam omówienia książek. W tym roku chciałem trochę się skupić na tych książkach. Obiecuję, że nie będzie to długie, bo o wszystkich tych książkach możecie obejrzeć w poprzednich filmach, więc tu będzie tylko taki skrót telegraficzny tego, dlaczego uważam te książki za jedne z lepszych. Więc zapraszam Was na to i. Oglądajmy się dalej. 24 książki, które wybrałem, to są książki, które według mnie wyróżniały się jakoś na tle innych przeczytanych w ciągu roku. Z każdego miesiąca wybierałem po dwie. Te trzy kubki, to są wszystkie te książki. Zrezygnowałem z podzielenia ich na miesiące. Bo nie uważam, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, że dana książka w danym miesiącu była dla mnie najlepszą książką. Ale ogólnie, według wszystkiego przez cały rok, zapadły mi w pamięć i uważam je za najlepsze, które przeczytałem. Jedyne co zrobiłem dla ułatwienia, to podzieliłem je wydawnictwami, żeby było łatwiej je omawiać, żebyście też mogli łatwiej sobie po nich nawigować w sekcji podziału wideo na YouTubie. Bo pamiętajcie, jest tam spis treści dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie odkryli. E... Co jeszcze? E... Wszystkie te książki miały już swoje recenzje, tak na Instagramie, jak i na moim YouTube, w sekcji podsumowania miesiąca. Więc tutaj tylko troszeczkę o nich powiem ogólnie o czym są nie będę się zagłębiał w szczegóły żeby was też nie zanudzić a żebyście też mogli sobie po prostu jeżeli ktoś was zainteresuje e, znaleźć się wśród innych przystanych e, książek I tak na pierwszy ogień e, Oppenheimer wydawnictwo replika e, triumf i tragedia ojca bomby atomowej e, pewnie większość z was jeszcze pamięta, że w 2023 roku do kin wszedł film Oppenheimer właśnie na podstawie tej książki, i to jest właśnie to, co wszystkich denerwuje, to nie jest naklejka, tylko to jest wydrukowane i nie da się tego zadrzeć, więc minus za okładkę. Eee, książka jest kompleksową biografią e, naukowca, jego geniusza, e, opis jego geniusza. E, od lat powiedzmy najmłodszych, a w zasadzie akademickich, aż po wynalezienie, testowanie. Bomby i to, co się działo z naukowcem, po czyli jak został um, wciągnięty na listę tak zwanego polowania na czarownicę w rządzie amerykańskim, czyli polowania na komunistów. I każdy, kto gdzieś miał jakieś sympatię, żywił nie wiem, czy to do partii komunistycznej, czy do filozofii komunistycznej, był wpisywany na tą listę. I taką ofiarą był też Oppenheimer. Książka napisana bardzo, moim zdaniem, bardzo dobrze, bo. Oprócz części takiej stricte naukowej i życiorysowej, mamy też bardzo dużo portretów najróżniejszych postaci, które przewinęły się przez życie Oppenheimera i jaki miały na, na to w, wpływ jakby na, na wszystko, co robił. Dlatego tu jest i triumf, i tragedia. Czyli nie jest to tylko opiewająca jego. Geniusz i to, co on zrobił, ale też, że był postacią tragiczną. Wszyscy, którzy uwielbiają naukę i biografię, powinni sięgnąć po tą książkę, bo znaczy, Oppenheimer jest moim zdaniem jedną z ważniejszych postaci w historii współczesnej nauki. Wydawnictwo WAP i tutaj od razu dwie książki na, na stat, czyli już nie żyjesz i wytępić całe to bydło Svena Linkwista. Obie bardzo o podobnej tematyce. Obie dotyczą e, jak ludzie, a w zasadzie jak biali Europejczycy traktowali e, innych ludzi, czy to e, ludzi z Azji, czy z Afryki. I tak, Już nie żyjesz, historia bombardowania. E, dowiemy się o tym, jak się narodziło w ogóle taki pomysł, żeby zacząć bombardować ludzi. Jakie były m, nastroje społeczne odnośnie tego, jeżeli było bombardowanie w Europie, a jakie, jak się do tego odnosili, jeżeli były bombardowane kolonie. E, Lindquist bardzo obrazowo wszystko opisuje, przez co ta książka jest bardzo mocna. Bardzo wstrząsająca. Jednocześnie, co warto w niej zaznaczyć, jest to poważna paragrafowa literatura faktu, bo książkę możemy przeczytać od początku do końca, ale też możemy iść zgodnie z wskazówkami autora, czyli na przykład, żeby po paragrafie 35 przejść do paragrafu 45. Dzięki temu mamy możliwość albo chronologicznie dowiedzieć się o bombardowaniu, albo przeskakiwać właśnie zgodnie z tematyką, w której chce nas prowadzić autor. Drugą natomiast książką autora, to jest wytępić całe to bydło. I w tym tomie mamy aż dwa reportaże, czyli właśnie wytępić całe to bydło, które był inspirowany. Jądrem ciemności Josefa Konrada oraz Terra Nullius, czyli o podboju Australii. I tutaj też autor zagłębia się bardziej w tematy kolonializmu, pokazuje jak źle byli traktowani rdzenni mieszkańcy danych terenów, jak dla Europejczyków stanowili tylko i wyłącznie przedmioty. Co warto pamiętać, na przykład, jeżeli chodzi o króla belgijskiego, który z Konga zrobił sobie własne tereny myśliwskie i szacuje się, że zginęło tam między 6 a 8 milionów ludzi tylko ze względu na jego działanie. Tu jeszcze obie te książki, Już nie żyjesz i Wytępić całe to bydło, są bardzo inspirowane literaturą. W Już nie żyjesz autor też bardzo dużo miejsca poświęca, na pokazanie, jak wynalazek bomby i jak bombardowania przyczyniły się do zmiany e, literatury i tego, jak wyobrażała sobie świat przyszłości, oraz e, jak niestety bardzo rasistowska się stawała literatura e, początku XX wieku. E, nie żyją kurwy. Aleksandry Kluczyk. Jest to pozycja z jednej strony kontrowersyjna, a z drugiej, znowu poruszająca, jak poprzednie dwie książki, bardzo ważny temat, czyli seksualną pracę w Polsce. Autorka przez wiele lat pracowała w kontakcie bezpośrednim z klientem, więc opisuje to środowisko bardzo no tak od siebie, tak jakby bazując na własnych przeżyciach, na własnych doświadczeniach. Pokazuje. Jak powinniśmy zmienić nasze nastawienie odnośnie tego zawodu, bo, nie wiem, chociażby w głosach prawicowych, w głosach kościelnych, praca seksualna jest uznawana jako zło, a tym samym powinna być usunięta poza margines społeczeństwa. A jak wszyscy dobrze wiemy, i tak i prawicowcy, i lewicowcy, i Kościół, czyli Księża, zakonnicy wszyscy korzystają z pracy seksualnej, tylko udają, że się tego wstydzą i że to jest złe. E, Aleksandra oczywiście nie mówi, że musimy od razu zalegalizować e, pracę seksualną, wystarczy, że ją zdekrymina, zdekryminalizujemy. E, o, jadą już po mnie za te słowa. E, oraz e, żebyśmy e, tak uregulowali tą pracę, żeby w momencie kryzysowych sytuacji takich jak covid te osoby też mogły otrzymać wsparcie, bo tutaj jest pokazane, że tego wsparcia od rządu nie ma, natomiast są organizacje, które pomagały pracownikom i pracownicom seksualnym. Książka zasługuje na jeszcze jedno wyróżnienie ze względu na warstwę językową, bo w języku polskim, jeżeli mamy mężczyznę i kobietę, to mówiąc coś, przyjmujemy od razu jakby rodzaj męski wypowiedzi. Nawet jeżeli wśród 10 kobiet jest jeden mężczyzna, to zawsze będziemy się zwracali w rodzaju męskim, opisując daną sytuację. Natomiast Aleksandra to wszystko odwróciła i wszystko jest pisane w rodzaju żeńskim, czyli jeżeli spotyka się z klientem, to spotkałyśmy się, a nie spotkaliśmy się. Co na początku może być zabiegiem dosyć ciężkim do wyłapania, do przyzwyczajenia się. Ja miałem problem przez pierwszy rozdział, później to już jest w ogóle naturalne i nawet na to się nie zwraca uwagę. Nie zwraca się na to uwagi. Polecam książkę wszystkim tym, w szczególności tym którzy uważają, że ta praca jest czymś złym, bo książka odmieni Wasz tok myślenia, albo przynajmniej spróbuję to zrobić. Teraz przenieśmy się zupełnie na drugi koniec Euroazji, czyli Xi Jinping, najpotężniejszy człowiek świata i jego imperium, napisana przez dwóch... Niemieckich e, dziennikarzy Stefana Austa i Adriana Geigesa. E, jest to analiza władzy i kultu jednostki, jaki jest w Chinach, e, ale to nie jest tylko biografia Xi Jinpinga. E, autorzy też pokazują, jak wygląda życie w Chinach, e, czyli co obywatele za, za wyrzeknięcie się swojej indywidualności, praw jednostki otrzymali w zamian no chociażby sytuacja, że jeżeli zamawiamy, nasz sąsiad zamówił jedzenie w tej samej restauracji, w której my jesteśmy i ją odbieramy, możemy mu zanieść na przykład jedzenie, dostając zniżkę. To i wiele innych tematów, na przykład o tym, o technologicznym rozwoju Chin, jak świetnie jest transport, ale w zamian za to obywatele są w pełni inwigilowani, że... Transport stał się tam bardziej zielony niż na przykład w takiej Europie. No, ale to wszystko ma swoją cenę w pozbawianiu praw jednostki, i tam ludzie nie mogą się cieszyć taką wolnością, jak na przykład my się cieszymy, ale za to mają inne przywileje. Autorzy i to jest wyróżniającym elementem ten reportaż: autorzy nie są stronniczy. Czyli nie piszą, że Xi Jinping jest zły albo że jest dobry. Nie, to zostawiają nam. Wszystko jest pokazane poprzez fakty, wycinki prasowe i ich osobiste doświadczenia, a to na nas spoczywa ciężar oceny, jak będziemy oceniali to imperium. Tak. Wszystkie rzeczy na drogę, T. Miles i znowu wracamy tutaj do kolonializmu, a w zasadzie do czasów niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Tia opowiada losy niewolników, opisuje ich życie i to jakie było dla nich ciężkie i jakie zagrożenia na nich, na nich czekały. Natomiast nie opisuje tego tak jak większość literatury faktu o tym temacie. Nie jest to bezduszne, nie jest to e, traktowane jako ogół, tak? Tu nie mamy ogół niewolników. Tu jest bardziej skupienie się na e, historii e, worka Ashley, czyli jakby głównym bohaterem mamy troszeczkę przedmiot, przedmiot na którym e, wyszyte były słowa. E, Moja prababka Rose, matka Ashley dała jej ten worek, kiedy ją sprzedano jak miała 9 lat w Karolinie Południowej w środku były znoszona sukienka, trzy garście orzechów pekal, warkocz z włosów Rose. Powiedziała jej moja miłość jest w nim na zawsze więcej się nie spotkamy Ashley to moja babcia Ruth Middleton 1921 Te słowa są wyryte wyszyte na, na worku ten worek jest osobieniem tego jak matka kocha swoją córkę i jak stara się ją przygotować na drogę, na na rozłąkę, bo pamiętajmy, że niewolnicy byli sprzedawani z jednego majątku do drugiego, jakby nie bacząc na ich więzy rodzinne i e, czy mają, czy jakby na ich życie, które stworzyli na danej e, farmie, na danym, w danym majątku. E, taki worek był jakby często te osoby dawały sobie prezenty takie na e, swoje życie, żeby umożliwić podróż, żeby pamięć o nich nie zaginęła i właśnie o tym jest ta książka, jak tą pamięć próbowano zachować, a jednocześnie właśnie pokazuje horror i tragedię, jaką przeżywali ludzie w tamtych czasach. Mitroglycery na niepokoju Leili Guerreiro pewnie pamiętacie albo nie, jakiś czas temu mówiłem o dziobaku literatury, czyli Zbiorze latynoamerykańskich reportaży wydanych przez Wydawnictwo Dowody. Tym razem jest to wybór tekstów jednej autorki. I tutaj mamy duży przekrój oprócz reportaży, esejów, mamy też portrety, mamy też przemyślenia autorki odnośnie dziennikarstwa. To wszystko sprawia, że dostajemy taki sens. Przekrój y, dorobku literackiego Guerreiro. Jednocześnie wybór jest bardzo, moim zdaniem, bardzo dobry, bo pokazuje z jednej strony y, taką sens. takie połączenie historyczne między właśnie, powiedzmy, Argentyną a Polską, bo my mieliśmy komunizm, oni mieli tam rządy junty wojskowej, która była bardzo okrutna. Z drugiej strony, autorka też bardzo pięknie opisuje portrety, głównie tutaj kobiet, które poświęciły swoje życie, aby ich mężowie, ich partnerowie mogli się rozwinąć, przez co niestety były całe życie nieszczęśliwe i niedocenione. Ja powiem szczerze, że mam nadzieję, że w tym roku wydawnictwo Dowody coś jeszcze wyda z literatury latynoamerykańskiej, bo Eee, mam wrażenie, że bez tego moja biblioteczka będzie niepełna. I do Gafani, Plaża to moim zdaniem obok Edgara Kereta jeden z lepszych izraelskich pisarzy, z jakim miałem styczność. Jest to zbiór opowiadań, w którym na... autor dotyka w większości tematów związanych z naszym, z naszym życiem, z problemami, które możemy spotkać, a jednocześnie jest to ubrane w taką potężną metafizykę i często w oniryzm. I tak możemy zostać budowniczami, budowniczami snów, którzy budując sny muszą uważać, żeby nie wpaść w sieć koszmarów. Będziemy szukali swojej pasji, będziemy szukali swojego sensu życia razem z firmą Sens Życia, spółka ZOO oraz, oraz przeprowadzimy się do Berlina, nie ruszając się tak naprawdę z Izraela, gdzie autor będzie pokazywał, jak możemy manipulować swoimi social mediami, co zresztą bardzo łatwo zauważyć, cho chociażby na Instagramie, w tej chwili jak ludzie kreują pewne trendy, pewne rzeczy, które bardzo daleko leżą od prawdy. Dla wszystkich, którym podobał się Edgar Keret, Jerozolimska Plaża wejdzie Wam bardzo dobrze. Moim zdaniem, no, u mnie nie bez powodu znalazła się w podsumowaniu roku, bo jako taki zbiór opowiadań bardzo się wyróżniała. Ostatni szef. Prawdziwa historia najpotężniejszego przywódcy rosyjskiej mafii w Ameryce opowiada historię Borysa Biby Neifelda, opisana słowami Dagasa Century, który rozmawia z bohaterem. Bohater jest postacią dosyć niezwykłą, bo jego życie zaczynało się na Białorusi należącej do Związku Radzieckiego w tamtych czasach. Przez kolonie karne w Rosji, aż do ucieczki do Stanów Zjednoczonych, gdzie można by było tak powiedzieć, że to jest bardziej historia od Zera do takiego milionera. Autor w rozmowie z Bibą daje nam możliwość zweryfikowania faktów, bo jeżeli Biba mówi, że coś zrobił. A autor nie znajdzie potwierdzenia, powiedzmy, w aktach spraw, w nagłówkach gazet, no to pisze nam wprost, że tego mu się nie udało zweryfikować. Więc jak dla mnie jest to pokazane takie prawdziwe reporterstwo, to nie jest bajkopisarstwo, a jednocześnie dowiadujemy się, jak wyglądał dawny świat gangsterski, głównie gangsterki rosyjskiej w Nowym Jorku, w Stanach jak to działało, jak się załatwiało sprawy um, i jak e, ten rosyjski świat gangsterki, który się narodził właśnie w Związku Radzieckim przeszedł płynnie do Nowego Jorku. Dla wszystkich lubiących e, tem, kryminały, e, powieści true crime to to jako literatura faktu idealnie wam powinno przypasować. Symfonia C Robert M. Heisen. Jest to literatura popularna naukowa. Jak każda literatura popularna naukowa niesie ze sobą ogromną ilość wiedzy, a jednocześnie jest opisana w sposób przystępny, tak że nawet ktoś, kto ledwo ogarnia podstawy nie wiem, fizyki, biofizyki, odnajdzie się w tej książce bez problemu. O czym ona jest? Wiadomo, że całe życie na Ziemi oparte jest na węglu. Ale okazuje się, że mamy taki węgiel, który powstał na Ziemi, ale mamy też węgiel kosmiczny, który uformował się na początku powstania wszechświata i trafił w wyniku wielkiego wybuchu też w okolice Ziemi i dalej można go znaleźć. Autor pokazuje, czym jest ten węgiel, co daje węgiel, a węgiel oprócz energii daje też życie, ale też może je odebrać. Tutaj Dowiemy się o tym wszystkim. Uzupełnione jest to o trochę zdjęć, trochę wykresów, jak również przez anatomię wnętrza Ziemi. Moim zdaniem, dla wszystkich fanów literatury naukowej, ta książka powinna się znaleźć na Waszej półce. A dla tych, którzy rozpoczynają przygodę albo chcą rozpocząć przygodę z literaturą popularno-naukową, ta książka będzie świetnym początkiem. Asteroidy. Martina Elvisa: Jak miłość, strach i chciwość zdecydują o naszej przyszłości w kosmosie? No, to taka dosyć objętościowo spora książka, żebyście się nie zdziwili, ale też jako pozycja popularnonaukowa, porusza bardzo szeroko tematykę związaną z asteroidami od tego jak się formowały, czy nam zagrażają, czy nam nie zagrażają, jaki miały wpływ na formowanie się światów i naszego świata, aż po to czy jesteśmy w stanie je wykorzystywać i czy w przyszłości może nas czekać kosmiczne górnictwo, czyli wydobywanie minerałów ze Skał na asteroidach. Dla fanów fantastyki ta książka będzie świetnym uzupełnieniem waszej biblioteczki. Na mojej, w mojej biblioteczce ta książka ma bardzo wyeksponowane miejsce. Clarice Award na wszystkich frontach edukacja reporterki, wydawnictwo Osnowa. To było moje pierwsze spotkanie z tym wydawnictwem, i od razu książka trafiła na jedno z wyróżnionych miejsc w roku. Dlaczego? Bo Clarissa Ward część z nas na pewno kojarzy z relacji w CNN, BBC, gdzie autorka jest na różnych jest w różnych miejscach konfliktów na świecie i je relacjonuje. Ale ta książka nie jest tylko o tym, jak się relacjonuje takie konflikty. Jak e, płynie życie reporterki e, od jednego do drugiego konfliktu. Nie. To jest jej historia. Historia od tego, że jako uprzywilejowana biała e, kobieta o czym sama wspomina, bo e, wywodziła się, wywodzi się z, z, z bardzo zamożnej rodziny. Postanowiła obrać zupełnie inną drogę, postanowiła dostać się do e, mediów, e, zauważyła swoją drogę, że jej drogą w życiu będzie. Dziennikarstwo, ale nie takie zwykłe, tylko właśnie dziennikarstwo głównie wojenne. I, i, I jej się to udało. Udało jej się osiągnąć sukces, udało jej się dojść tam, gdzie chciała. W zasadzie to dalej tam jest. Ale tu opisuje bardziej swoje przeżycia, swoje momenty załamania. To, jak spotykała ludzi, spotykała dziennikarzy, którzy okazywało się, że tydzień, miesiąc później e, ginęli na wojnie i jak ona to odbierała. E, bardzo wzruszająca książka, bardzo, moim zdaniem bardzo osobista, bo tutaj odnoszę wrażenie, że Clarissa bardzo się przed e, czytelnikami obnażyła, pokazała swoje słabości, pokazała jak sobie z nimi radzi oraz jakichś wspaniałych ludzi na swojej drodze spotkała. Och, tutaj jeszcze wracamy na chwilę do wydawnictwa WAP, które, yy, które było już jakiś czas temu teraz omawiane, yy, więc musiałem mi się troszeczkę książki po, poprzesuwać, no ale yy, tak to już jest. O, i znalazłem nawet magnetyczną zakładeczkę z Liskiem. <gryw> Przegryw. Mężczyźni w pułapce gniewu i samotności Patrycji Wieczorkiewicz i Aleksandry Herzyk. Na pewno kojarzycie taką społeczność jak Incele, bo są dosyć aktywni w sieci, trolują, piszą niewybredne, często gorszące i niepochlebne tematy pod postami kobiet, szczególnie tymi, które bardziej się pokazują w sieci. Internet to są mężczyźni, którym powiedzmy w życiu trochę się nie udało, z różnych powodów, którzy są pozbawieni możliwości znalezienia sobie partnerki życiowej, są zamknięci we własnym świecie, często poprzez wykluczenie e, chociażby komunikacyjne, e, finansowe, czy ze względu na zdrowie psychiczne, e, i którzy jakby całą nienawiść i całą, całe swoje niepowodzenie w życiu e, zrzucili na kobiety, że to jest ich wina, że one się nimi nie interesują, że kobiety wolą nie wiem, zagranicznych czadów z wielkimi pałami, a nie e, normalnego Polaka za kolaka, e, co o sobie tak mniej więcej piszą. Autorki zdobyły zaufanie tego, tej społeczności internetowej, e, dzięki czemu oni zaczęli się przed nimi otwierać, pisać o sobie. E, wybrały kilku przedstawicieli, których portrety nam nakreśliły i których wypowiedzi są jakby reprezentatywne dla całej grupy. E, jaka nauka płynie z tej powieści? Że obecnie w świecie, gdzie zaczynamy mówić bardzo dużo o e, problemach psychologicznych, e, powstają różne grupy wsparcia, e, mówi się o równouprawnieniu kobiet, e, staramy się być świadomym społeczeństwem, Zapominamy niestety o mężczyznach, o mężczyznach, którzy dalej nie potrafią mówić o swoich uczuciach, dalej nie potrafią się otworzyć, a jednocześnie zostają bez wsparcia, tak finansowego, jak i psychologicznego, a jednocześnie nikt nie jest zainteresowany pomocą właśnie dla tego środowiska. Więc taka trochę odwrotna książka. O społeczeństwie i to bardziej o mężczyznach. Moim zdaniem e, każdy z nas, mężczyzn, mógł zostać incelem na którymś etapie swojego życia. Wystarczyłoby, żebyśmy zamiast wyjść z domu, zeszli do piwnicy. E, wydawnictwo szczeliny. E, Chiński Obważanek, czyli od Tajwanu po Tybet, czyli jak Chiny tworzyły imperium Michała Lubiny, jest pozycją dosyć niezwykłą, jeżeli chodzi o tematykę chińską, bo tak jak wcześniej omawiałem biografię Xi Jinpinga i Chiny traktowane całościowo, tak Lubina stwierdził, że opisze swoją książkę poprzez rejony zewnętrzne Chin, czyli e, nie wiem, Tajwan, e, Hongkong, Makao, e, Tybet, e, Ujguria, Mandżuria i Mongolia wewnętrzna. E, te rejony zostały przez niego opisane, ich historia, ich problemy e, i na przykład w przypadku Mongolii, czym różni się Mongolia zewnętrzna od Mongolii wewnętrznej, e, bo Warto wiedzieć, że Mongolia to jest też rejon w Chinach, jak i niezależne, niepodległe państwo e, mongolskie. E, Lumina pisze w e, takim bardzo ciekawym, lekkim stylu. To jest bardzo poważna e, polityczno-historyczna pozycja, ale jest opisana bardziej jak, jakbyśmy wybrali się z nim w podróż po tych e, rejonach, jakby nam opowiadał w takim troszkę stylu gawędziarskim. Jednocześnie pokazuje też, że Chiny jako społeczeństwo, Chiny jako imperium od zawsze wpływało na dane rejony, bo w starożytności warto mieć na uwadze, że Chiny były wielokrotnie podbijane, zdobywane, chociażby właśnie przez Mongołów, ale tak naprawdę Chiny nigdy nie zostały w pełni zdobyte, bo Mongołowie, którzy najechali Chiny i obalili tamtego cesarza, sami stali się cesarzami i sami przyjęli kulturę chińską, a nie narzucili kulturę mongolską. Więc tu płynie niesamowity obraz tego imperium, tej kultury, jak ona Potrafiła wpływać na wszystkie inne. A jednocześnie Lubina e, nie jest taki mocno poprawny politycznie, bo e, na przykład Tybet e, nie pokazuje w taki sposób, jak widzimy to w mediach, jak się mówi, że został zniewolony przez Chiny. Ale on dokładnie pokazuje mechanizm, jak to się stało, jak to Tybet pokpił sprawę. Jak to Tybet zapomniał poinformować ONZ, że jest niepodległym państwem, a ONZ po prostu, przez to, że nie miało tych informacji, przyjęło punkt widzenia chiński, bo wszystkie mapy i dokumenty chińskie zawierały Tybet jako ich kolonie, a jednocześnie pokazuje, co chińska kultura zmieniła w Tybecie, bo to mnie na przykład zaszokowało, o tym nigdy nie wiedziałem, że Tybetańczycy uważali, że kto jest bardziej brudny i dłużej się nie myje ten reprezentuje wyższą kulturę. No a później przyszli Chińczycy i kazali się wszystkim myć. E, tak pokrótce, ale cała historia Tybetu jest jednak bardziej tragiczna. E, chiński Obwarzanek dla mnie jest świetnym dopełnieniem e, książek właśnie o e, chińskiej e, polityce, chińskiej historii, chińskiej kulturze, bo Lubina to zebrał w jedną książkę, Poruszył każdy z tematów, a jednocześnie opisał go w sposób lekki, przyjemny. I dla tych, którzy uważają, że literatura faktu musi być zawsze super ciężka, jest to książka, która zmienia myślenie. A tu taka nietypowa książka, czyli Rosja, mocarstwo absurdu i nonsensu. W obecnych czasach o Rosji bardzo dużo się mówi, o Rosji się bardzo dużo myśli, chociażby w kontekście napaści na Ukrainę. No i zaczęliśmy się, dłuż, wielu z nas, ja bardzo nawet, zacząłem się zastanawiać, jak to jest, że tam nie ma wielkich protestów, ludzie się godzą na to, żeby iść na wojnę i, i ginąć jakby w bronie interesów Putina. Jak to się dzieje, że rodziny poległych żołnierzy cieszą się, że dostaną ziemniaki, albo futro, albo 10 kilo cebuli. No i ta książka Marcina Strzyżewskiego jest świetnym wytłumaczeniem tego. Autor pokusił się nie o napisanie o Rosji, ale pokazaniu nam statystyk rosyjskich o tym, jakże jest w tym państwie i że tam na, tak naprawdę każdy dzień to jest walka o byt, każdy dzień to jest walka o przetrwanie, bo nawet na rządowych pensjach zarabia się takie minimum, aby nie umrzeć z głodu, a człowiek musi bardziej się skupić na Kombinowaniu na pozyskiwaniu podstawowych dóbr, a nie na wielkiej polityce, więc ci ludzie po prostu jakby ich to, co się dzieje w Moskwie, nie obchodzi. Ta książka, właśnie przez to, że pokazuje statystyki, jest dla mnie wyjątkowa, bo autor przytacza dane z różnych portali rosyjskich, które przedstawiają, nie wiem, chociażby to, że. 12 milionów ludzi w Rosji nie ma dostępu w ogóle do ciepłej wody i tyle samo nie ma toalety w domu. Dla nas to jakby jest coś nie do pomyślenia, więc dzięki tej książce trochę więcej i trochę lepiej zrozumiemy Rosję i to, do jakich absurdów tam dochodzi. Klaudia Stabach głodne reportaże o niejedzeniu. Tą książkę wybrałem, dlatego że ja o samych problemach z odżywianiem, samych problemach zaburzeń odżywiania o tych chorobach. Jakby niewiele wiedziałem, a z drugiej strony, cały czas w internecie wałkuje się tematykę, że nie wiem, jesteś gruby, to się rusz, jesteś chudy, to zacznij jeść, tak? Jakby... Takie dziwne myślenie e, zero-jedynkowe. W swoim e, reportażu, debiucie reportażowym, książkowym, głodne, czyli reportażu o niejedyniach, klavias e, skupia się na szerokim spektrum zaburzeń odżywiania, e, czyli i bulimia, i anoreksja, i ortoreksja, i wszystkie rzeczy, które się z tym wiążą, pokazuje nam portret tych ludzi, portret jak e, co wpłynęło na to, że dotknęła ich ta choroba, jak próbują z tym walczyć oraz jak niebezpiecznym trendem jest promowanie właśnie anoreksji w mediach społecznościowych, bo jest nawet tu nie będę wam przytaczał, jaki hashtag, żebyście nie wpadli w pułapkę tego, ale jest nawet hashtag, który jest związany z promocją anoreksji i nie jest blokowany przez przez Instagram, a jednocześnie jest kilka modelek, które promują bardzo ten swój anorektyczny tryb życia i do niego zachęcają. Klaudia jednocześnie też pokazuje na przykład różnicę między państwową służbą zdrowia i leczeniem anoreksji, i leczeniem zaburzeń odżywiania w ośrodkach psychiatrycznych w Polsce i zestawia to z prywatnymi ośrodkami, które zupełnie inaczej działają. Czy któraś z tych metod, czy któryś z tych środków jest ośrodków jest lepszy, czy któraś druga jest lepsza? Nie, wszystko zależy od indywidualnego podejścia pacjenta. To nie jest tak, że któraś z tych dróg jest lepsza, że albo gorsza. To jakby Wiadomo, że są takie głosy gdzieś tam w internecie, że prywatna opieka jest nastawiona tylko na branie kasy a marne wyniki, a państwowa to syf, brud, smród i, i najgorsze. I wszyscy na pewno kojarzymy e, taki obraz przedstawiony w książce i w filmie Lot nad czym gniazdem. Nie, to nie do końca tak jest. Więcej o tym dowiecie się z reportażu. Ja Wam bardzo polecam, bo w dobie, gdzie bardzo dużo się mówi o zaburzeniach odżywiania, o, nie wiem, o chociażby też i o modelkach plus size, y, y, o nadmiernym ćwiczeniu, o takim kulcie y, bycia fit. Y, ta książka jest y, ważnym głosem, a jednocześnie obnażającym prawdę, jaka stoi za, za tym wszystkim i gwarantuję, że po przeczytaniu zmienicie swoje myślenie na temat zaburzeń odżywiania i nie będziecie dodawali głupich komentarzy. No i skończyliśmy te super poważne tematy związane z literaturą faktów. Wiadomo, że u mnie zawsze ona dominuje, dlatego jest jej najwięcej. Przejdźmy do trochę lżejszych tematów, dlatego zapraszam Was na początek do świata ciężkiej, przygnębiającej, dołującej word fiction i w wykonaniu Wojciecha Guni i w jego książce, zbiorze opowiadań Powrót. Od razu zaznaczę, że w Ci, którzy uwielbiają grozę i Weird Fiction, doskonale znają tego autora. Ci, którzy nie znają albo nie są fanami grozy, a chcieliby troszkę jej spróbować, uważam, że zaczęcie od powrotu Wojciech Haguni jest e, świetną, świetnym pomysłem. E, autor w najróżniejszych swoich opowiadaniach porusza bardzo tematykę związaną z życiem, z takim bardziej jej wymiarem metafizycznym, ale obleczonym właśnie w ten weird fiction, gdzie zawsze to zło na drugim planie, na w drugim świecie się czai i emanuje na nasze życie, miesza w naszym życiu i wprowadza grozę. Powiem tak, cały ten zbiór opowiadań jest mega niepokojący. Jest. Powiem tak, ja po nim miałem koszmary, co bardzo mnie cieszy, bo to oznacza, że to dobra książka, jeżeli mi się śnią koszmary. A jednocześnie, jest to pozycja. Może to zabrzmi trochę dziwnie, ale dosyć lekka, bo jednak to są zbiory opowiadań, a nie gruba powieść, która. Nas przytłoczy. Od tej książki możemy sobie podpoczywać, więc na start jest świetna. Tu jednocześnie zachęcam Was do poznania bardziej autora, gdzie miałem ja przyjemność z nim porozmawiać w cyklu Słowodają na moim YouTubie. Dzięki temu bardziej zobaczycie, jak wspaniałym gatunkiem jest weird fiction i dlaczego warto po niego sięgnąć. Kolejnym przedstawicielem Weird Fiction, a jednocześnie osobą, z którą miałem przyjemność porozmawiać w cyklu Słowodaje jest Mariusz Wojcieczek i jego książka Ćmy i Ludzie. Tutaj, jako powieść, dostajemy weirdowy świat, a w zasadzie weirdową Polskę, która po wojnie domowej jest podzielona na obszary i główna bohaterka. Czyli Maria Lenard przyjeżdża do swojego rodzinnego domu na pogrzeb swojej matki. W domu oczywiście nie była przez wiele lat, a wojna jej też powrót uniemożliwiła. I tu mamy takie zderzenie trochę takiej szarej, ciężkiej, powojennej rzeczywistości, w której wychodzą na jaw i przebijają do, do świata codziennego konflikty między siostrami. Jednocześnie. Leonard spotyka e, ludzi ze swojej przeszłości i tu też mamy takie związki ludzkie po wojnie, gdzie każdy jest obarczony jakąś traumą wo wojenną, a z drugiej strony dostajemy też świat weirdowy, w te ćmy, które gdzieś tam w tej świadomości Leonard i w rzeczywistości i w śnie się pojawiają, które spowodują, że jej ten pobyt w rodzinie będzie w rodzinnych stronach będzie taki połączeniem e, spraw rodzinnych, e, weirdowego trochę śledztwa, bo ta książka jest takim, moim zdaniem, troszeczkę spogranicza właśnie weirdu a kryminału, co jest bardzo ciekawym połączeniem, a w wykonaniu jeszcze Wojteczka e, robi niesamowite wrażenie. No i dlatego też zachęcam Was do wywiadu z autorem, bo. Dużo więcej tam pisze, dużo więcej tam mówi o Łyżdzie o i o tym, jak pisze i co jeszcze nas czeka, jakie przygody nas czekają z nim. No i teraz, to teraz już przechodzimy, jakby schodzimy z tego napięcia, czyli poważna literatura faktu, ciężkie, mroczne polskie world fiction. No to teraz przejdźmy do mniej ciężkiego cyberpunka japońskiego w wykonaniu polskiej autorki Marty Sobieskiej. W jej zbiorze dwóch krótkich powieści, opowiadań, Chindogu, czyli dostajemy tutaj Chindogu oraz Ciastko z wróżbą. Obie te historie łączą się z oficer policji Kaori Nakamura i tutaj dostajemy świat taki z pogranicza ciężkiego cyberpunka, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni przez serię właśnie, nie wiem, cyberpunk, czy gry, czy, czy książki, czy komiksy, czy świata znanego chociażby z androidów. Tutaj dostajemy takie połączenie trochę cyberpunka z prawdziwym, realnym światem, gdzie ten rozwój technologii nie stał się jakiś super przytłaczający, a jednak bardzo technologia poszła do przodu. E, zresztą sam tytuł, Chindogu. Chindogu to jest taka, taki gadżet, który teoretycznie jest użyteczny w życiu codziennym, ale tak naprawdę, nie wiem, no powiedzmy e, taki gadżet, który mi przy, po, przychodzi na myśl, to nie wiem, e, widelco łyżka Tak jakby to jest nikomu do niczego niepotrzebne, wydaje się potrzebnym gadżetem, a tak naprawdę mamy i łyżkę i widelec i to nam wystarczy. Jaki świat kreuje nam Marta? Świat, w którym jest dużo gadżetów, które są mało potrzebne, a jednocześnie negatywnie wpływają tutaj na, na życie ludzi. Dostaniemy świat korporacji, świat takiej japońskiej kultury, gdzie e, korporacje zawsze mają rację, a e, obywatele są bardzo. Jakby za swoimi korporacjami, tak? Czyli to nie jest tak, że my pracujemy dla pieniędzy i musimy pracować w korporacjach, tylko to jest dlatego, że pracujemy w korporacjach i z nimi się utożsamiamy. Czyli taki typowo japoński styl e, pracy. Marta pisze w bardzo lekki, obrazowy sposób, pozwalając nam zetknąć się z kulturą japońską, i to nie jest taka kultura japońska, jaką. My byśmy jako Europejczycy chcieli widzieć, to jest taka japońska, japońska, jakby Marta stara się nic tutaj nie przekłamywać, dlatego dla wszystkich fanów chociażby mangi, anime, cyberpunka e, powinna być to e, dobra pozycja. Zresztą możecie sprawdzić sami. E, Marcin Mordka Karaibska Odyseja. Jeżeli znacie twórczość Mortki, wiecie, czego możecie się spodziewać. Jeżeli nie znacie twórczości Mortki, to wiecie, że będzie Was e, czekała niesamowita przygoda. Razem z kapitanem Williamem O'Connorem będziemy starali się odszukać jego żona, e, odkryć, co tak naprawdę się dzieje w mieście portowym, z którego ucieka, oraz e, co robi bazyliszek na jego statku. Wszystko opisane w świetnym mordkowskim humorze, gdzie oprócz e, kreacji głównego bohatera mamy plejadę, tak naprawdę, gwiazd. E, każda ma swój charakter, każda ma jakieś swoje nie wiem, fetysze, a jednocześnie nad wszystkim góruje żona kapitana Manuela. Która jest mega despotyczna, a jednocześnie bardzo kocha swojego męża. I ja mam czasami takie wrażenie, że byłaby lepszym kapitanem od kapitana. Reina Rocha, czyli Czerwona Królowa Juana Gomeza Jurado. Jest to pierwszy, pierwszy tom z trylogii. Dostajemy bardzo taki niesamowity duet, czyli. Genialną, e, troszeczkę autystyczną e, Antonię Scott, która jest takim mastermindem, który potrafi wszystko połączyć niczym. No, taki zejski odpowiednik Sherlocka Holmesa, tylko we współczesności, oraz e, inspektora Jona Gutierreza, który, no i tak, który właśnie Gutierrez jest. Super mega praworządnym człowiekiem, który żeby być super uczciwym i praworządnym, nie cofnie się przed niczym, a jednocześnie jest takim obrazem stereotypowego inspektora policji kierowanego w Hiszpanii. Ich przygody na długo pozostaną ze mną i mam nadzieję, że autor jeszcze do tego duetu powróci. Całość trylogii. Wiąże się tak naprawdę, co, co się okazuje już w pierwszym tomie, ale tu oprócz poszczególnych zbrodni, które będą rozwiązywali, tu jest większe, większa głębia i można by powiedzieć, że czai się tutaj większa trzytomowa intryga. Powiernik Franciszka Piątkowskiego jest pierwszym tomem serii Powiernika, w którym świat bogów, demonów i upiorów słowiańskich łączy się z naszą współczesną rzeczywistością. Młody mecenas Prawa Marek zostaje powiernikiem, który ma możliwość komunikowania się z bogami, demonami i jako jedyny je widzi, co powoduje, że wpada w wielką międzyświatową intrygę, Dodatkowo, co, jest, co mi się strasznie spodobało w tym cyklu, to to, że wierzenia słowiańskie oddziaływują na terenach słowiańskich, germańskich, na germańskich, a wierzenia chrześcijańskie i demony i duchy, i, i Jezus chrześcijański jest tylko na terenach chrześcijańskich, pierwotnych, co oznacza, że jeżeli następuje na przykład apokalipsa w świecie słowiańskim, to dotyka ona tylko. Polski i terenów dawnej słowiańczyzny. Co moim zdaniem jest świetnym rozwiązaniem. Książka oprócz elementów fantastycznych i elementów grozy ma też elementy humorystyczne, więc każdy z was znajdzie w niej coś dla siebie. A dodatkowo, jeżeli uwielbiacie słuchać audiobooki, to to jest seria, którą polecam przesłuchać, bo lektor zrobił niesamowitą e, robotę. Oraz co warto dodać, Franciszek jest samowydawcą, więc te książki najlepiej kupować od autora, bo cały zysk trafia do niego i dzięki temu niedługo już dostaniemy kolejne części cyklu. Bójda, Agnieszki Kulbat. To pozycja gatunku Young Adult, co mi się nie zdarza często czytać. I możecie się zdziwić, dlaczego ta książka znalazła się w tym zestawieniu, ale już śpieszę, żeby wytłumaczyć. A to dlatego, że relacje między główną bohaterką jej kolegą, no, w którym się troszeczkę zakochuje, są nieprzedstawione w sposób wyolbrzymiony, nie są przerysowane. Jednocześnie nie ma tu tak zwanego tego Bad Boya, który jest częsty w takich. Dziwnych książkach młodzieżowych. Tutaj są powiedzmy normalne relacje, które jednak trochę zakłócają trupy, które tutaj się pojawiają. Chociażby w pierwszej scenie, gdzie główna bohaterka Kalina wychodząc z bloku widzi mężczyznę, który skoczył z dachu, a jednocześnie dalej stara się przepracować traumę związaną ze śmiercią siostry, która popełniła samobójstwo w Wannie. Bardzo dużo ciężkich tematów, ale też takiego troszeczkę, jakby to powiedzieć, pokazania, że można dostać wsparcie, można dostać pomoc, że nie jest się zostawionym samemu sobie. Tutaj też, co dla tej książki, oczywiście teraz to już się zaczęło pojawiać, ale też co dla tej książki ważne jest to znaczenie wiekowe, że jest 16. Oraz że książka porusza takie tematy jak trauma, syndrom dorosłego dziecka alkoholika, załamanie nerwowe, gwałt, morderstwo, toksyczne relacje w rodzinie, samobójstwo. Moim zdaniem jest to warto, że zostało to zaznaczone, bo wiele książek tego nie ma, później się dziwimy, że dzieci jarają się jakimiś dziwnymi rzeczami. Też na końcu autorka dała telefon zaufania dla dzieci i młodzieży co moim zdaniem dla wszystkich, którzy przeczytają tę książkę, ten telefon jest do wkucia, do, do podania dalej, żeby wszyscy o nim wiedzieli. Jeżeli chcecie się dowiedzieć trochę więcej o Bujdzie, jeżeli chcecie się dowiedzieć troszeczkę więcej o autorce, zapraszam was do swojego cyklu Słowo daję, w którym porozmawiałem z Agnieszką Kulbat na temat jej cyklu książek Fantazy, jak i na temat Bujdy. No, i pójdziemy do brzegu, czyli powiedzmy najprzyjemniejsza, najlżejsza książka z tego zestawienia, ale jednocześnie nie pozbywamy się dalej ciężkich, trudnych i traumatycznych tematów. To jest Thunderhead, drugi tom Żniw Śmierci. Pod razu powiem, że polecam Wam całą trylogię i dodatek, który powstał, gdyż ponieważ, bo. Nie, to jest świetna seria, bardzo fajnie pokazany świat, w którym ja do tej pory po przeczytaniu nie wiem, czy to jest dystopia, czy antyutopia, czy może jednak utopia. W drugim tomie dowiemy się trochę więcej o sztucznej inteligencji, która wspomaga ludzi, a w zasadzie rządzi, rządzi światem, chociaż jej głównym zadaniem jest właśnie wspomagać ludzi i dać im to, co potrzebują. Będziemy dalej śledzili losy naszych ulubionych kosiarzy i ich przygody w tym świecie, oraz tutaj dowiemy się trochę więcej o wydarzeniach, które miały miejsce na wyspie kosiarzy, a dodatkowo wzbogacimy się o wiedzę o kulcie tonistów. Te książki, cały ten cykl. Oprócz tego, że jest napisany w bardzo przyjemny, taki płynący sposób, to z drugiej strony nie ucieka od poruszania ważnej tematyki wyborów moralnych i tego, gdybyśmy mieli wszystko, co byśmy zrobili z własnym życiem. I tak dopłynęliśmy do końca. 24 książki, wybrane przeze mnie jako te najlepsze, te, które najbardziej zapadły mi w pamięci. W całym 2023 roku. Mam nadzieję, że któraś z Was z nich zaciekawiła i będziecie chcieli po nią sięgnąć. Ja cały czas Was odsyłam i Was do cyklu Słowo Daje, gdzie są rozmowy z autorami, też do poprzednich podsumowań, gdzie o tych książkach trochę więcej mówiłem. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was w tym filmiku. I że jeżeli czytaliście którąkolwiek z tych książek, podzielcie się ze mną swoimi przemyśleniami w komentarzu. A my już niebawem widzimy się w kolejnych filmach, czy to w podsumowaniu e, miesiąca, czy na podcaście, czy w cyklu Słowo Dają. Do zobaczenia, i mam nadzieję, że się niedługo usłyszymy.